obrońcy generała Kowalczyka. Jak się okazało, po odroczeniu już rozprawy, przy ponownym przejrzeniu akt sprawy, w aktach było udzielone przez oskarżonego pełnomocnictwo dla nowego obrońcy. Generał oskarżony jest o niedopełnienie obowiązku służbowego, składanie fałszywych zeznań i zatajenie prawdy w związku z aferą Starachowicką. Zdaniem kieleckiej prokuratury Kowalczyk nie poinformował organów ścigania o wycieku z MSWiA tajnych informacji o planowanej akcji Centralnego Biura Śledczego w Starachowicach. Antoni Kowalczyk miał także wielokrotnie składać fałszywe zeznania i zataić prawdę w śledztwie przeciw posłom SLD Andrzejowi Jagielle, Henrykowi Długoszowi i Zbigniewowi Sobotce. Zarówno przed, jak i po wyjściu z sali sądowej generał Kowalczyk nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Przepraszam bardzo, nic nie będę komentował. Rzeszowska prokuratura postawiła zarzut Kowalczykowi w maju 2004 roku. Generał twierdził wówczas, że jest niewinny. Akt oskarżenia trafił do kieleckiego sądu w październiku. Byłemu szefowi policji grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko ogłosił, że wyjaśniono sprawę zabójstwa opozycyjnego dziennikarza Georgija Gongadze. Aresztowano ludzi, którzy są prawdopodobnie jego mordercami. Składają zeznania. Z zebranych dotąd informacji wynika, że dziennikarz miał straszną śmierć. Zniknął we wrześniu 2000 roku. Kilka miesięcy później jego ciało, bez głowy, znaleziono w podkijowskim lesie. Wiktor Juszczenko dotrzymuje obietnicy. Wyjaśnienie śmierci Georgija Gongadze jest dla mnie sprawą honoru, mówił niedawno matce dziennikarza. Gongadze prowadził portal internetowy, który opisywał m.in. afery korupcyjne z udziałem byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. Polityczny skandal wybuchł, gdy były ochroniarz Kuczmy ujawnił nagrania, na których prezydent nakazuje rozwiązanie problemu, jaki władze mają z niepokornym dziennikarzem. Ówczesna opozycja oskarżyła prezydenta o zlecenie zabójstwa. Po porwaniu w Iraku francuskiej dziennikarki gazety Libération Florence Obena porywacze przysłali nagranie wideo z wstrząsającą prośbą kobiety o pomoc. Paryż zapowiada, że zrobi wszystko, by doprowadzić do jej uwolnienia. Ostatni raz dziennikarkę widziano 5 stycznia w Bagdadzie. Nagranie trwało niecałą minutę. Otrzymała je jedna z organizacji prasowych w Bagdadzie. 43-letnia reporterka dziennika Libération twierdzi, że jest fizycznie i psychicznie wyczerpana. Pomóżcie mi, to pilne, prosiła. Zwróciła się też o bezpośrednią pomoc do konkretnego przedstawiciela francuskich władz, deputowanego Didiera Jouly. Florence Obena w czasie swoich 19 lat pracy dla Libération relacjonowała konflikty w Kosowie, Algierii, Rwandzie i Afganistanie. Przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden zwrócił się niedawno do swego głównego sojusznika w Iraku, Abu Musabu al-Zarqawiego, aby rozważył możliwość dokonania ataku terrorystycznego na terytorium Stanów Zjednoczonych. Taką informację ujawnił anonimowy funkcjonariusz amerykańskich sił bezpieczeństwa. Amerykanie mieli wykryć korespondencję między Bin Ladenem i Zarqawim na ten temat. Do tej pory uważano, że Północna Ameryka nie wchodzi w sferę terrorystycznej aktywności Zarqawiego. Jednak faktycznie dla Waszyngtonu urodzony w Jordanii Zarqawi jest równie niebezpieczny jak Bin Laden. Za ich głowę wyznaczono już taką samą cenę, po 25 milionów dolarów. Dramatyczny incydent na lotnisku w Manchesterze w północnej Anglii. Z pakistańskiego samolotu ewakuowano 323 pasażerów i 12 członków załogi. Początkowo brytyjskie media informowały, że samolot zapalił się podczas tankowania. Późniejsze doniesienia mówiły o przegrzaniu się podwozia, skąd wydostawał się dym. Według policji kilka osób odniosło niewielkie obrażenia. Boeing 77 należący do Pakistan International Airlines leciał z Karachi w Pakistanie do kanadyjskiego Toronto. Wylądował w Manchesterze, by zatankować. Kilkaset tysięcy klientów ZUS-u ma prawdopodobnie kilka, nawet 6 lub 7 indywidualnych kont, na które pracodawcy wpłacają składki emerytalne. Problem polega na tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do otwartych funduszy emerytalnych składki tylko z jednego konta. To oznacza, że część pieniędzy, które powinny pracować na emerytury ubezpieczonych, nadal bezproduktywnie leży na rachunkach ZUS-u. Mieczysław Szklarz 2 lata temu zmienił pracę. Od tego czasu składki, które przekazywał ZUS-owi pracodawca, przestały płynąć na jego konto w otwartym funduszu. Mężczyzna, który zgłosił się do białostockiego szpitala, miał przez 4 dni nóż w głowie, o czym nie wiedział. Przyszedł do lekarza, bo głowa go bolała. Nóż na szczęście nie uszkodził mózgu. Po wyjęciu ostrza, opatrzeniu rannej zaledwie 2 dniach w szpitalu, mężczyzna wrócił do domu. Niż wczoraj jest kolejka na przejściu granicznym w Korczowej Krakowcu. Centralny komputer ukraińskich służb celnych, wbrew wczorajszym optymistycznym zapowiedziom, nadal nie działa. Ale w nocy ukraińscy celnicy rozpoczęli odprawy. Wszystkie dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy wypełniają ręcznie.
Przez noc ukraińscy celnicy odprawili blisko 100 tirów. Odprawy odbywały się także w ciągu dnia, ale już znacznie wolniej. Kiedy komputerowy system odpraw ruszy, ciągle nie wiadomo. Ukraińscy celnicy mówią, że na pewno nie stanie się to dzisiaj ani jutro. Kierują ciężarówki na pobliskie przejście w Medyce, jednak nie ma tak.